Dobra, cześć Wojtek, witajcie, 4-5-2, dobra, do, do rzeczy, od razu, zero litości, Co Uwaga. tu się dzieje dzisiaj, no dobrze, no. Wojtek. Dzień dobry, witam, dawaj. Więc tak, witam, no. Nie mogłem spać ostatnio, dobra, od początku, inaczej. Przepraszam. Otóż czy sytuacja... czy ty masz już diagnozę, czy jeszcze nie? Jutro będę miał. Okej. Okay. W sensie y, pojutrze. Zaczynam... Jutro, jak wychodzi ten odcinek. Mam wrażenie, tak. że spojlujesz trochę, ale daj. A, ja powiedzia... a powiedziałem, a nie powiedziałem tej historii w podcaście, którą zrobiłem, w którą opowiedziałem na naszej grupie rówieśniczej z tym, jak przyszedłem na spotkanie ostatnio. Chyba. To mogę chyba powiedzieć w podcaście. Nie, Dobra, to, bardzo. To, to słuchajcie, to zaraz zaczniemy omówić o Twitterze i tym, co zrobiłem z, z Mastodonem, ale a propos. Y, 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 Wchodziłem na diagnozę, miałem ustawione te wizyty i miałem w mailu ustawionych tych wizyt pięć. Tak. I teraz pierwsza z nich odbyła się online i potem okazało się, że na każdą kolejną właściwie mogę przyjść, w sensie fizycznie będzie mi to pasowało, więc spoko, ja tam sobie się chętnie przejdę. No i będziemy mieli, będziemy mieli diagnozę w pięć spotkań z zamkniętą. zamkniętą. Super fajnie, no dobra. No i teraz dostałem zaproszenie na wydarzenia, na cztery spotkania. Dostałem zaproszenia na, 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 do kalendarza mhm. na mailu. Wszystkie sobie zaakceptowałem i jakby sympaty, super sympatyczna sytuacja. I teraz dwa tygodnie temu jest poniedziałek, miałem w środę mieć spotkanie. Dostaję maila, że spotkanie zostało anulowane. Mhm. Ja tak, okej, okay. ale i teraz to mógł być problem, jakby dodatkowy, taki, że ja miałem ten kalendarz chyba skopiowany, bo widziałem jedno wydarzenie w dalszym ciągu tam siedziało. I to a -a. chyba było w tym skopiowanym kalendarzu, a drugie, jakby to mm -hmm. oryginalne w cudzysłowie, to było anulowane, więc miałem to jedno wydarzenie w kalendarzu. I teraz napisałem wtedy do pani e, no Elo, co tam, dlaczego? Czy się my się spotykamy, czy nie spotykamy? Mm -hmm. I nie dostałem żadnej odpowiedzi. Więc mówię, no dobra, no to pójdę. W sensie, jakby co mi szkodzi, pójść, w sensie miała być wizyta, to będzie wizyta. I ja przychodzę do, przychodzę do pani. Na, na moją godzinę, w którą zawsze chodziłem, i przychodzę, i się pokazuję, i staję w drzwiach, i mówię: dobry. I pani na mnie patrzy: Co pan tu sobie robi? Mm -hmm. Ja by. No bo przyszedłem na spotkanie. Ale ja już od pana wszystkie rzeczy mam. Ja już my się nie mieliśmy już dzisiaj spotykać, I, czyli to wysłanie wiadomości, że w sensie to, że anulowanie mm -hmm. tego spotkania miało być pewnym sygnałem, jednak. E ale ja przyszedłem, bo myślałem, że będzie, bo w moim kalendarzu, w sensie, bo wcześniej rozmawialiśmy miesiąc temu, że, że mieliśmy się spotkać. No tak. I yy, mówię do pani: to, to ustawmy spotkanie, żeby się spotkać, żeby pogadać o temat wyników. I ona na mnie patrzy, jak wyciągam telefon z notesem i tak dalej, i zaczyna jakoś tak się śmiać. I mówi: Oczywiście, dobrze, spotkajmy się na przedstawienie wyników. Więc ja mam wrażenie, że ona może już wiedzieć, jakie są wyniki. Yy. No, chyba tak. I ten jej śmiech mógł być pewnego rodzaju takim tym. No ale long story short, faktycznie ona nie odpisała, nie zauważyła mojej wiadomości, że zapytałem, co to znaczy. A no, no faktycznie naszego spotkania mnie mm -hmm. nie być. No i teraz się dowiem. Dobra, więc y, mogę mieć ODHD, słuchajcie, to może mieć wpływ jakikolwiek na. W sensie, jeśli się okaże, że będę równie zaskoczony. Na tym etapie, jak się okaże, że mam i jak nie mam, bo jak nie no mam, tak. to wow, wow! Co za kolejne. Co jest, jest niesamowite. A jak, a jak mam, to będzie, a okej, okay, faktycznie. Czyli teraz można połączyć kropki, zsiedź Włodka Markowicza i sobie wszystko ogarnąć. Oczywiście. Dobra, no i teraz jest, jest weekend i ja sobie teraz w weekend siedziałem, trochę miałem czasu na to, żeby sobie pokucować. Postawiałem sobie tam parę różnych takich rzeczy. OMG LOL, z którego korzystamy, ma serwer ircowy na oh, którym wow. siedzi twórca i parę tam innych nerdów, więc ja stwierdziłem, że to jest doskonała rzecz, ja wejdę na tego Irca i będę sobie tam siedział Ircowo. Bo... I teraz... Ym... Jaki w ogóle no, i po... w, w ten follow back dla Blast... Blast... from, no, from the past, Irc ogromny, Tak, tak. No ale stwierdziłem, dobra, to jest fajny pomysł, żeby, żeby sobie na tym Ircu posiedzieć i zobaczyć. No i teraz tak, stwierdziłem, że chciałbym mieć... Uf, ciekawe, czy ktoś z tych czasów, kto, kto ircował, zrozumie słowo w sensie zdanie, które teraz powiem. Jeśli mhm. ktoś zrozumie, to niech da znać kropką, czy lajkiem na forum, czy czymkolwiek. a ja jeśli nie, to zaraz wytłumaczę. uwaga. Postawiłem sobie Irsi na serwerze w screenie, żeby mi nie padło połączenie. To znaczy, że postawiłem sobie posta na, na serwerze, który kupiłem jakiś czas temu przez przypadek, całkowicie. Postawiłem aplikację, która działała cały czas w tle. W, I y, była połączona do serwera ircowego. I plus jest taki, że ja mogłem w każdej chwili się w, przez terminal zalogować do serwera, przywrócić tego screena, to, 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 to działanie tej aplikacji w tle i zobaczyć, móc sobie czytać wiadomości. Bo na ircu działa historia czatu w taki sposób, że jak ciebie tam nie ma, to tego już nie zobaczysz, nie? Mhm. Więc to, że ja mam serwer odpalony cały czas w chle, to jest o tyle przyjemne, że ja, jak nawet tam przez trzy dni czy dwa dni bym nie wszedł, to po dwóch dniach mogę wejść i przeczytać wszystko, co się pojawiło od czasu, kiedy mnie nie było, no nie? Wow. jak w ogóle, wiesz, ja w Zylca tak dużo nie korzystałem, ale nie wiedziałem, że jest aż tak. Może, może dlatego, że ja korzystałem głównie do komunikacji z pojedynczymi użytkownikami. I Nie wiem, czy tam jest tak samo, że, że ucieka ci ta, ta historia, czy nie. Ale tak. ciekawe, ciekawe, kurde, że jakby to, to już było paręnaście lat temu, jak korzystałem z irc więc rzeczywiście mo mogłem o tym nie pamiętać. Wow. To my naprawdę tak, tak funkcjonowaliśmy wtedy? Yep. No i teraz, więc postawiłem sobie ten serwer i mówię, kurde, fajnie, super, ale no jest to, wiesz, jednak logowanie się przez terminal do serwera, żeby móc poczytać irc jest pewnego rodzaju no... no... No wiesz. Aha. I teraz postanowiłem, że zrobię coś takiego. Postawiłem, zresetowałem całkowicie ten serwer i postawiłem sobie tam instancję takiej aplikacji, która nazywa się Unohost. I Unohost jest czymś takim, że to jest e, aplikacja, która pozwala ci instalować inne aplikacje i zarządzać tym serwerem w jakiś sposób. No nie? Tak, tak jakby Docker do takich mi mikroaplikacji. No, Trochę tak. No, to na swój chłopski rozum przerzucić. Tak. No. Wiesz co, to jest bardziej jak, jakby jak na komputerze zainstalowałbyś sobie um, App Store'a z preferencjami systemowymi, nie? I dzięki Aha, temu okay. masz widok i możesz te rzeczy ustawiać ręcznie. I mówię, oh, super, fajnie, no dobra. No i teraz e, wiadomo, co się dzieje z Twitterem, e, czyli jakby e, Twitter można powiedzieć Don't o, to ja tylko, o, to a propos, do, dobrze, że, że o tym mówisz. Ja tylko dorzucę, że w opisie tego odcinka będzie link do doskonałej strony, i myślę, że ona może być właściwie zakończeniem Elon Saga u nas przynajmniej, bo to jest mhm. strona, która jest aktualizowana za każdym razem, jak coś Elon odwali. I, i jakby pilnuję ten timeline tego co się dzieje i, i, i myślę, że, że warto ją śledzić, warto ją sobie dodać do jakiejś tam zakładki. Jeżeli cię interesuje, a co tam, co tam dzisiaj u Muska? Cyk i możesz sobie sprawdzić. Więc zachęcamy do sprawdzenia. Oczywiście jak będzie coś, nie wiem, jakiś breakthrough albo coś tam się wydarzy, to będziemy, wydarzy, będziemy mówić, krzyczeć na no no wiadomo. Ale ale myślę, że tam warto śledzić. Ja pomyślałem sobie tak, że ja, ja wiem, że na samym końcu drogi mastodońskiej czy, czy tego takiego ruchu małego internetu będzie to, że ja będę wszystko sobie hostował sam. Jestem tego pewien na tym etapie. No, znam siebie, jestem jebnięty, to są emocje. No to jest jakby, ja po prostu po, poczuję zew walki z tym, że będę chciał stawiać serwer i robić jakieś głupoty. I stwierdziłem, po co opuściać ten proces o x lat, jak możesz to zrobić w ten nadchodzący weekend. And that's what I did. Czyli teraz um, masz serwer... Masto donasto, oh, swój własny kurwa, tak? Poczekaj, ja no, ci to powiem, czy, co, to jest, ale to akurat jest imponujące do pewnego stopnia, mm -hmm. i jestem zachwycony i jakby serdecznie będę ten host polecał do tego, żeby sobie e, taki własny, mały internet postawić. I teraz uwaga. Okay. E, wiem, że większość z rzeczy, które będę stawiał sobie będzie używana też przez Paulinę. W sensie, mm -hmm. bo wiem, że na przykład jak powinna będzie miała ochotę w, zacząć dublować Into the Mastodon i bo będzie chciała zdobywać na przykład z tamtej rzeczy e, internetu jakby newsy, no to jakby fajnie by było, żeby nie musiała szukać instancji, żebyśmy żeby ją mieli. E, jak, okay. Ja sz, szukałem cały czas jakiegoś miejsca, które może być galerią moich zdjęć i jakoś, ja wiem, że Instagram jest naturalną odpowiedzią, ale po prostu nie lubię z Instagrama korzystać jako procesu. No jest Więc... Welo. No wiem, wiem, ale wiesz, więc, stwierdziłem, tam że. Teraz ale bym mógł po prostu. Widziałem tym hajmem, to jest już w ogóle ten. Więc teraz stwierdziłem, że na pewno będę chciał jakieś zdjęcia korzystać. No więc wy dobra, Junohost lecimy. I teraz tak. Zainstalowałem na sobie na swoim serwerze pod swoją własną domeną Junohost, na którym jest. Zobaczcie, nawet może odpalę, bo to będzie jeszcze zapachniejsze. Widzę tak. No jest oczywiście Mastodon Aha. i mam własną instancję Mastodona, na której nie można założyć konta, są tylko dwa istniejące konta mojej żony i one nawet się jeszcze nie federują z nikim praktycznie, bo nie obserwują żadnych kont, więc są jeszcze trochę, trochę próżni, ale celem jest tak, że docelowo będę mógł kiedyś przejść na tego mojego Mastodona. Tam jest problem taki, że na Juno jest starsza wersja tego hmm. Mastodona, więc cały czas czekam, aż będzie 4.0, no nieważne, mhm. więc, ale jest Mastodon, jest PixelFed, czyli alternatywa znowu taka mm, no sfederac Sfederacjonizowany mhm. Instagram. Write Freely to jest blog Taki bardzo prosty blog, mhm. który e, pozwala na pisanie rzeczy, które też automatycznie idą jako, jako posty na e, Fediverse. Okay. E, The Lounge, i to jest aplikacja, która jest skryptem ircowym, e, tylko wygląda nowocześnie, mhm. działa nowocześnie, ma ładny interfejs, <słysk> skaluje się do Mobile i działa cały czas w chmurze online, nie? Więc nie muszę już teraz logować się przez terminal do serwera, żeby móc zobaczyć. irca. po prostu wchodzę sobie na tam coś tam coś tam kropka coś tam irc i mam y, mojego irc'a. Nie, w sensie muszę się zalogować do y, Hosta jako ja i wtedy mm -hmm. widzę swojego irc'a. Mm -hmm. Do tego mam ArchiveBox, czyli jak będę chciał zarchiwizować jakąś stronę, jakąś stronę internetową do offline'a, to, to mogę to zrobić własnym serwerem po prostu. OldTube aplikację, która pozwala pobierać rzeczy z YouTube'a i ona zwykle jest blokowana, kiedy dużo zapytań wychodzi z jednego serwera, no a tu mam ten plus, że mam jedno IP, mm -hmm. to będzie mój serwer, więc ja kontroluję, ile tych, wiesz, zapytań żeby coś pobrać z YouTube'a będzie. No i do tego Librex, czyli tam alternatywna wyszukiwarka, taki interfejs na Google'a, Nieistotne mm -hmm. tak naprawdę w tym momencie, bo to się tylko da zabawie. No i to jest, mam, więc mam sfedrowanego Twittera, Instagrama i bloga, w postaci Mastodona, Pixelfeda i Red Mimo tego, że na razie nie będę pisał kontentu na żadnym z nich, oprócz tego, że na Pixelfedzie już wrzuciłem jedno zdjęcie i pewno zrobię sobie taki wieczór, w którym będę tych zdjęć dorzucał po prostu trochę więcej, bo mam dużo zdjęć w ładnych bibliotece, szczególnie z analogów i tak dalej, z którymi chciałbym się powiedzmy pochwalić, czy trzymać sobie na jakiejś stronie mhm. swojej. No i zrobiłem, proszę bardzo, spędziłem nad tym nie wiem, może z 6 godzin, bo miałem trochę więcej problemów niż standardowa osoba ma z takimi rzeczami. O Boże, e... jak wyobrażam sobie ten proces, to ja, ja bym bardzo dużo brzydkich słów pewnie mówił. O, nie, to, to było. To było ja te, dla mnie to było magiczne. To jest fajny problem do rozwiązywania i siedzenie w tej konsoli. pani na mnie patrzy, mówi, ja nie wiem, co ty robisz. I, no, <laughs> i to jest. A ja, a ja po prostu siedzę w konsoli, kucuję bardzo przyjemnie, mi się to podoba. Mm. Więc postawiłem, mam ten plus, że, że teraz jak będę chciał, wiesz, przejść na własną domenę czy na własną instancję z własnymi. Ym, z własnymi zasadami, to nie ma tutaj żadnego problemu. <laughs> Wystarczy jeden przyciski i przerzucam swoich followersów z jednego miejsca na drugie. Mm -hmm. e, no, z pixel-fedem no fajnie, bo mam swój Instagram. No, a ten Write to kiedyś może, jak będę chciał napisać jakikolwiek dłuższy tekst, to będę miał miejsce, które od razu będzie wiem, że działa, jest w mojej domenie i tak, mm -hmm, i tak dalej. Mm -hmm. Czyli z zewnątrz można się mm -hmm. też do nich dostać. W sensie można na tego pixel-feda tam wejść, Twojego mm -hmm. i, i sobie po pooglądać te foty. Tak, tak, tak. Bo one, one w ogóle są dostępne w tym momencie. W sensie, jak piszesz sobie na przykład social.orzech.me, a dlaczego social? Wszyscy robią tak samo, nie? Ja wiem, no ale no właśnie twierdziłem, że skoro wszyscy robią tak samo, to będzie łatwiej. I tam jest po prostu serwer, na którym widać, że to jest orzech ja social .co? i to jest. co? Orzech.me. A, orzech.me, dobra, dobra. Mhm. Już wchodzę, sprawdzam. No jest, zaloguj się. Oczywiście. Oczywiście, ale wchodzę w twojego user'a. Aha, dobrze. No, I... nic. no tak, ale nic nie nic. wiem, jak do tych zdjęć do, dotrzeć. A nie, nie, bo to jest tylko Mastodon. Tak, okej. Okay, okay. Jak piszesz foto z orzech.me, czyli zamiast soszek piszesz foto, no to wtedy odpala się moja instancja Mastodon'a i tego, Pixel Fedora. Uh -huh. I tam jest, jak, jak dam, ci, dam ci linka, to to jest uh -huh. mój profil. Tam, no nie? Okej, okay, okej. Okay. No tak, no to też trzeba się zalogować, ale rozumiem, że. Wiesz, co jest yy... fajne? No. Że jak ja wrzucam zdjęcie, to ty, ty możesz mnie followować, mojego Pixel Fed'a swoim Mastodonem. A no właśnie o to chciałem zapytać, jakby jak to. Tak, dokładnie. Mhm. Tak samo z moim blogiem, który tam gdzieś jest też wrzucony. Tam też nic nie ma. Okay. Ale chodzi o to, że każdy z tych, jakby z tych treści można followować na Mastodonie, więc jak ja wrzucę na przykład nowe zdjęcie, to ty je w swoim, w sobie, Twitterze je zobaczysz. Okej. Okay. Okej, okay, to, 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 to jest zaj, zaj, ciekawe. Bardzo zaj... W sensie no, jakby nie doszliśmy w sumie do tego, znaczy wspominaliśmy wstępnie, że, tak. e, że, że jakby to mniej więcej tak działa, ale faktycznie no, i tak samo jest z tym zamiennikiem Twitcha do, do streamowania, tak samo tak. jest z zamiennikiem e, YouTube'a, chociaż te dwie rzeczy uważam, że są bardzo kontrproduktywne, biorąc pod uwagę to, jeżeli stawiasz to u siebie. Bo mhm. jeżeli, no wiesz, założeniem streamingu czy oglądania wideo jest niestety bardzo dużo wysyłanych danych na zewnątrz. I im więcej ludzi wchodzi na Twojego mikro YouTube'a, czy, czy na, na właśnie streaming, nie? Jakby więcej ludzi ogląda jednocześnie, no to niestety, ale to obciąża Twój własny serwer. Co bardzo, szy bardzo szybko sprawia, że trzymanie własnego serwera się po prostu nie opłaca, nie? Mhm. No ja ten serwer kosztował w OVH chyba 16 zł miesięcznie. Mhm. A ile masz tam, jaki kap na, wy, na wyjściowe dane? Pamiętasz? Nie, pamiętasz A nie, nie, po... nie, tam jest 250... O, czekaj, już ci powiem, OVH.pl. Co by było, gdybym mógł <coughs> sprawdzić? Dwa... Nielimitowany jest transfer niby. To jest tak, jeden vCore, 2GB gigabajty ram 20 gigabajtów SSD-dysk i do tego 100 mhm. MB nieograniczonego transferem internetu. Gdzie y, transfer nieograniczony to jest terabajt w miesiącu. Okej. Okay. Terabajt, no, no to właśnie pytanie, ile, no to jest bardzo łatwe do policzenia, tak naprawdę. No, jeżeli wiesz, jeżeli tam nie wiem, 6 mega na sekundę ci ciągnie, czy znaczy, teraz nie chcę wchodzić w te obliczenia, bo zaraz będzie, że i bity, bajty, to no nie tak, to nie proszę pana, nie tak, no, nie, ale powiedzmy, że nie, 6 mega na sekundę, jak schodzi, no to przy streamingu, nie, jeżeli masz oglądać w tej pełnej jakości, tak, powiedzmy, tak, no, to, no, no to, to, jest... to wiesz, no to szybko niestety się wyssie, nie? To prawda, no ale wiesz, to do, nie do takich rzeczy akurat. no by, Wiem, że i, i Mastodon, i Pixel mogłoby mogłyby terabajt danych zjeść, nie, ale nie no przy to jednym użyciu to No i luzik, oczywiście, że tak. No e, no i super, jest to śmiga, nie muszę się tym super za mocno przyjmować. No jest usługa Unohost, która trochę więcej rzeczy robi za mnie niż, niż ja. Muszę robić. No i git, śmiga, jest serwer bardzo fajnie powołoży gratulacje. Gratulacje. E, no ja nie mogę się na przykład zalogować na twoim PixelFedzie. No i nie bez powodu, bo jest wszędzie wyłączone logowanie i wyłączona rejestracja i teraz uwaga, to co jest fajne, to no jest, że... ja nie mogę chcę... cię obserwować właściwie, no bo... Je, w... Możesz. No ale widzisz, no jak kliknę... Możesz. Tu jest admin. Nie, 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 post, bo to jest trzy. To, mówimy teraz o innym problemie. <gryst> <gryst> Jesus fucking Christ. Ten. <gryst> ta, <must> tak. <gryst> <on. gryst> jeśli, jeśli, jeśli chciałbyś mnie zaobserwować z mój profil, ten, y który to ja mam. Chyba już wiem, y co muszę w, zrobić. To musisz Wyszukać wejść na swoją instancję i wyszukiwarkę mnie w w wpisać dokładnie. O jest. Mm. Okej, okay. no ale widzisz, teraz to jesteś ty, ten sam ty. Ale z nowej instancji. A czy to jesteś tak. ten sam ty na PixelFedzie, jak i na swoim własnym mastodonie? Ja, ja wiem. Nie. <laughs> nie. Ja wiem. Bo to są wszystko osobne instancje, osobnych serwisów. No właśnie, No właśnie, właśnie. Bo ja wiem, wiem, w jaką stronę ty patrzysz, że na zasadzie o kurwa, czyli masz trzy konta, żeby w jednym miejscu wrzucać treść, a to trochę nie jest w ten sposób. To jest tak, że masz mm. trzy osobne usługi. No bo masz bloga, masz Instagram i masz Jasne. Twittera. No. I tak się składa, że możesz na jednej z tych platform czytać wszystkie trzy. To jest ten sposób. Bo no tak, na tak, Fedzie... tak, tak, tak. No, tylko muszę znaczy, je dodać też. na tak. zasadzie RSS-a, nie, że dobra, no to chcę ten RSS, ten, czy Trosze chcę tak. twoje zdjęcia, chcę twoje blogi i chcę twoje wpisy tak, te, dokładnie. takie mastodonowe. No, no, no znaczy, to oczywiście, mentalnie rozumiem jak najbardziej, ale... Rozumiem, no. z czego może wynikać, że, że o, oczo dziali. No, ale spoko, żeby ja, ja, było jasne. Ja na razie, nie, jak będę przerzucał z konta, to i tak nic nie trzeba robić, bo ja przycisnę przyciskiem i już jasne. jakby followersi sami przeskoczą. Ale, bo mi na social, lol jest dobrze, bo nie muszę nic robić, więc to też jest zajebiste, bo tam jest serwer zarządzany, ziomek, który to ogarnia, no i ogarnia to całkiem nieźle, mm. więc, więc nie muszę się tym zajmować. Ale jednak dobrze mieć to jest taki backup, backupu. Tak, tak, tak. No, ro oczywiście rozumiem. Yy, zawsze to jest. Chociaż to dobrze by było chyba oryginalnie korzystać z tego konta. No bo wtedy masz tych followersów de facto i sam obserwujesz określone konta i przynajmniej tym tak. już później przerzucasz się na inne. A jak wygląda sprawa? Właśnie. Yy, właśnie no. yy, Czegoś, co mnie spotkało jakiś czas temu, bo tam były problemy z tym serwerem 1010 10, 10 że mm -hmm. on został oskarżony o, o tak. to, że ludzie trans czy LGBT ze wszystkimi literkami, że jakby nie, nie czują się tam bezpiecznie, bo trafiały mm -hmm. jakieś wpisy, które, które były niefajne. I jakby 10.10.10 10, 10 wypadło z takiej listy, powiedzmy, nie wiem, no, na Mastodon. Kom chyba jest taka. Tak, lista z rekomendowanych serwerów. serwerów tak, zakładać konta. no. Ale na przykład Social Lolly go zablokował na jakiś czas. Nie wiem, jak jest teraz, tak. ale wiesz, ja miałem u siebie na Fidzie takie, wiesz, dziury. To ten wpis został ukryty. Ten wpis został ukryty, tak mówiłem. Okej, okay, czyli mm -hmm. to, jest, to jest właśnie to, co na początku myślałem, że to jest plus, bo jakby jesteś w stanie. Mm, no dobrze użyć tej funkcji, w takim sensie, że dobra, no nie chcę syfu, nie? Nie chcę tam... Znaczy, no wiesz, no to jest zawsze tak, że administrator podejmuje decyzję za całą instancję, no, kto... no znaczy tak. inaczej. Administrator podejmuje decyzję za całą instancję, z jakimi instancjami nie będzie się federował, tak. ale ty masz jeszcze decyzję w ogóle... Jakie instancje chcesz wyciszyć jako użytkownik, nie? Więc to oczywiście. Jest tak, no ja tego sposób. nie zrobiłem oczywiście fizycznie. Ale no ja ale nie mam wyciszonej sobie. na tym Paweł, mm -hmm. na tym orzech.me nie mam wyciszonej instancji 10 10, 10 No to w sensie, może że już ja się to wróciło, federuję. może się tam dogadali. Ale ja to. Bo też to intencjonalnie administrator robi albo nie robi, nie? W sensie ja wiem, jest no grupa tak, jakaś to... tak. Oczywiście. No, no i zresztą ci administratorzy też sami między sobą jakoś dogadują kwestię tej czarnej listy, szarej listy, Fediblock, whatever. Fediblock to się nie? chyba nazywa, hashtag tak. Fediblock jest coś takiego. No więc no. No, ciekawe, ciekawe. Zresztą, no, no i właśnie jakby to mnie trochę od tego Mastodona od, odciąga ze względu na to, że wiesz, jakby no... No a z ja, drugiej strony ja, Twitter ja nie chcę w każdym momencie może zablokować. Nie, oczywiście, że tak. Ale jaką ja pracę? No że wiesz, jeżeli się okaże... Że dużo moich znajomych, których obserwuję, siedzi na serwerze, który zrobi coś głupiego, nie? Albo z jakiegoś powodu z admin mojego serwera ten serwer zablokuje, to ja po prostu mm -hmm. nie widzę ich wpisów i muszę śledzić to, dlaczego tak się stało. Aha, dobra, czyli no wiesz, teraz no, się nie dogadali, no bo to jest, teraz to jest zablokowane, to ja teraz muszę. Co ja mam zrobić? Mam się przenosić tak, to, na to inny serwer. To jest taki serwer? sam problem jak to, że ktoś, kogo obserwujesz na Twitterze, dostanie bana, ktoś, kogo obserwujesz na Twitterze, przestanie pisać na tym koncie, albo zmieni konta. W sensie to jest ten sam problem, nie? Tak, tutaj tylko, to, co to, co się rozkłada, to jest to, że nie ma. Też, no bo dotyczy. wielu to, się rozkłada, jest. Tak, i mówię, no to, co się zmienia, to jest to, że w przypadku Mastodon'a nie ma jednej entity, która to hmm. zatwierdza. Tak, tak, tak. No. I masz po prostu Ma ileś minusy, dużych, ileś serwerów, które. Tak, no masz ileś serwerów, które, które podejmują decyzję. O yy, będą dźwięki wiercenia u mnie, bo... Yy... No są Wiadomo, no jak trzeba, to trzeba. I teraz, no dobra, to będę próbował <laughs> mów, mówić przez tymi bracje Myślę, że będzie dobrze. Yy... To jest trochę tak, że tą decyzję na temat tego, z którą instancją się federujesz, a z którą nie, podejmuje za ciebie twój administrator. I to jest tak, że jest ich dużo, dużo mniej więcej, tak. bo są dużo, dużo mniejsze instancje. I teraz to, co daje ci ta wolność, to jest to, że gdyby stała się taka sytuacja, że o, załóżmy, bo ty mówisz od takiej strony, że ja nie widzę wpisów z twoich ziomków. Okej. Okay. Tak. Y i w, w Wtedy jesteś w takiej sytuacji, że no musisz pewno za tą masą krytyczną w jakiś sposób pójść, nie. Tak. Ale zakładając całkowicie drugą hipotetyczną sytuację, to jest yy, to, że na przykład ktoś na twojej instancji robi takie rzeczy, i twoja instancja będzie blokowana. W sensie na przykład social mhm. lol byłby blokowany, nie. Tak. I to, na co pozwala cały mastodon, to jest to, że ty możesz w dowolnym momencie stwierdzić, Okej, okay, nie podobają mi się zasady instancji, na której jestem. Ja to Albo rozumiem. instancji. Ten I mogę przeskakiwać między innymi tymi instancjami w dowolnym momencie i, i nie ma tutaj żadnego problemu. Ja Możesz zakład rozumiem. założyć sobie prostu nowe konto, albo założyć własną instancję, nie? I wiadomo, że może być tak, że ja sobie założyłem instancję i ktoś stwierdzi, na przykład Social lol stwierdzi, my banujemy tę instancję, nie właśnie o to chciałem zapytać, to była jakby moja oryginalna myśl, że jakby jak są traktowane takie Mikroinstancje, w takim sensie takie, które faktycznie mają jednego lub dwóch użytkowników. Nie ma z nimi problemu. Mhm. Nie ma z nimi problemu. Nie widziałem, wiesz, to, to tak długo, jak nie będziesz robił e, nikogo. Wiesz, banowanie jest procesem, który jest akcją. Nie w sensie to musi zajść. Ktoś to mhm. musi zrobić, z kogoś mhm. banować. Więc tak długo, jak nie będziesz się w tym słowie wychylał, czy nie będziesz nikomu robił krzywdy, no tak długo nikogo nie obchodzi. Ja widzę, obserwuję bardzo dużo osób, które są na wielu różnych instancjach, nawet mhm. kiedyś się śmiałem, że. Przejechanie tej listy, żeby zobaczyć, jakie domeny ludzie mają w instancjach. Mm -hmm. To jest niesamowite. Nie? Naprawdę najśmieszniejsze na świecie. Ja mam taką domenę proza pizza, która kusi, żeby też była instancją kiedyś. Bo to jest w na zasadzie najspa. No wiesz, proza pizzę jako instancja, nie? Mm -hmm. Anyway. Więc jest po prostu tak, że. Tutaj nie ufasz jakiejś e, dużej korporacji, tylko ufasz temu jednemu, czy tam jakiejś grupie osób, które prowadzą Twoją instancję. Zawsze możesz stwierdzić, że im nie ufasz i przenieść się na instancję, którą sobie samemu zrobisz, wykupisz cokolwiek, bo to jest, jest takie, są takie opcje. Akurat teraz przez ten Exodus jest bardzo ciężko kupić sobie serwer Mastodona, bo wszystkie ser, mm -hmm. jakby firmy, które oferowały serwery Mastodona jaką usługę dostały taki influx ludzi, że nie nadążają te serwery po prostu wypuszczać. Ale możesz sobie, wiesz, no, założyć taki serwer, albo przeskoczyć do innego. Są te, w cudzysłowie, <laughs> semi oficjalne, bo jest Mastodon social, mastodon.online, które e, są w, jakby. Tam ten gałgan no, cały. Udają centralizację, jakby w takim sensie, że tak, to. Tak, udają. O, powiedzmy, są że, domyślnym aha, serwerem, powiedzmy, tak, nie? Tak, tak, tak. tak, tak. No. One co prawda mają teraz inny problem. Mianowicie tam przyszło tak dużo ludzi, że te serwery stały się wolniejsze. Dlatego mm -hmm. ludzie mówią, no, szukajcie sobie mniejszych innych instancji. ale mm -hmm. no, to też jest. To jest taki. To jest to piękno internetu, które kiedyś było, które mam wrażenie powoli zaczyna trochę wracać. W sensie każdy sobie trochę sterem żaglem, okrętem może być. I są oczywiście takie same jak było kiedyś z blogowaniem. Mm -hmm. Są serwery typu blogs.pl, blog.pl, czyli te duże Jasne. instancje, ale mamy tych takich, którzy zakładają blogi na własnej domenie, sami je sobie tam ogarniają i są w takie inboxy, czyli host mastodony tego świata, że każdy może tą własną instancję mieć, nie? No jedyna różnica jest taka, że przestajemy płacić swoimi danymi, a trzeba zacząć płacić pieniędzmi, nie? W sensie to nie jest no, tak, naprawdę. że te serwery utrzymują się same, tylko tam ten koszt jakiś jest. W przypadku Twittera, no nikt z nas nie płacił. No dobra, ja płaciłem przez parę tamtych, ale wiesz, de facto nikt nie płacił za to, żeby móc z tego Twittera korzystać. Mhm. E... No bo ceną nie były pieniądze, tylko potencjalne pieniądze czy dane, które Twitter mógł z nas A tu w przypadku Mastodonu, no płacisz ewidentnie pieniędzmi, tak? Albo nie płacisz nimi w ogóle i korzystasz za darmo, bo możesz tak robić. Są instancje, które. Przecież, w sensie żadna instancja nie pobiera pieniędzy, praktycznie za to, żeby na niej być, nie? Mhm. Y no ale wiesz, OMG LOL na przykład, który ma tą swoją instancję social lol, no to płacisz pieniędzmi za to, żeby na tej instancji siedzieć, no, nie? Tak, bo no płacisz swoim kontenem. Tak, jest taki, że tak, tak. Tak, i wtedy, no to też, wiesz, to też sporo rozwiązuje, nie? Bo kiedy płacisz, to, nie, to jest dużo mniejsza szansa, że będziesz trollował na tym serwerze, nie? No bo, bo cię po prostu administrator wyrzuci, żeby całej instancji nie narażać. To trochę jak tak Elon więc... Musk był zachwycony, że pojawiły się te wszystkie fejkowe konta, bo raz, że zwiększyły usage platformy, a dwa, że jak ich banowali, no to i tak kasa zostawała w kieszeni, nie? No tak, 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 oczywiście, ale no, więc... Ja jestem podekscytowany. Wracając do tego, że są te alternatywy typu Hive, widziałem, że ktoś tam. Tak, właśnie teraz Hive, Hive zaczyna w... robić się popularnie. Widziałem. widziałem u mnie Wygląda też na Twitterku. Wygląda strasznie. Nie będę z tego korzystał. Bardzo wolno działa, niestety. Nie... Więc no ewidentnie też, no, też odczuwają ten odpływ. Jestem mega ciekawy w ogóle, gdzie wylądujemy, w takim sensie, że. Je, nie no nie mam pewności, podoba że konsept... Mastodon będzie tym miejscem, nie? Jeszcze. Ja rozumiem to, rozumiem. Ja y, mam takie poczucie, że y, Mastodon jest o tyle przyjemnym miejscem do tego, żeby na nim wylądować, że wraca bardzo kontrola, ale ziomek wierci, e, wraca bardzo mocno kontrola dla użytkownika, nie? W sensie ja jestem panem i władcą siebie, swojego serwera, swoich danych i tego, co z nimi robię. I to jest bardzo fajne, kiedyś mieliśmy to, właśnie mówię, małe internety. Każdy miał swoje mhm. takie małe internetowe serwery, strony i w ogóle, i każdy sobie to utrzymywał, i one były inter. One się są między. one się są komunikowały prawie mhm. jak federacja dzisiejsza, bo korzystały tam z RSS-ów, pingbacku, tracelinków, tak. co tam WordPressy miały. No teraz sytuacja jest taka, że mamy ActivityPub Pub jako ten protokół komunikacji. Fajnie, kiedy te, te aplikacje mogą się ze sobą komunikować, no bo jednak zmniejsza to mm, próg wejścia, który i tak jest duży. Boże bo... święty, jak on, ja, on tak tutaj, popatrz go jak on wierci. No wierci niesamowicie, ale myślę, że, że spróbujemy coś z tym zrobić. Um, Janusz Wiertło, witam. Tak. Ja wiem, y, wiem oczywiście o czym mówisz i się zastanawiam jakie to może mieć implikacje dla tego, jak nasz internet i, i, i tworzenie treści w ogóle będzie wyglądać, bo to, tą potrzebę de decentralizacji na pewno odczuwają ludzie, którzy są bardziej zaawansowani, jeżeli chodzi o w ogóle, wiesz internet, i to, jak to działa. Zresztą właśnie samo to skomplikowanie Mastodona jednak jest takim niewysokim nie płotkiem, ale jednak, płotkiem, przez który duża część ludzi nie przejdzie, bo, bo będzie to dla nich za trudne. Um, a chociaż no tam powiedzmy, tam no zwykły Kowalski pewnie wyląduje na tym Mastodon Social albo ktoś mu tam powie, że tu kliknij i, i, i będzie Git, nie? i tu możesz mnie obserwować i tak dalej, ale jakby samo korzystanie z Mastodona i, i to, jakie rzeczy się dzieją, e, które jeżeli ktoś ci tego nie wytłumaczy, to nie masz szans, żebyś wiedział, o coś, co, co się stało, nie? Że jeżeli nagle przestajesz widzieć z, y, wpisy znajomych. To jest naprawdę bardzo mała szansa na to, że zorientujesz się, co się stało yy, i, i będziesz w stanie to jakkolwiek naprawić. Nie? Bo ja rozumiem, że przechodzenie między serwerami to jest jeden klik, ale to jest jeden klik dla nas, a pewnie 20 klików i trzy strony do przeczytania dla zwykłego kowalskiego, co już jest zbyt dużym wyzwaniem i zbyt dużym, yy, zbyt trudnym, trudną rzeczą do zrobienia, yy, bo, bo to też jest tak, że wiesz. Czy mi aż tak bardzo zależy, nie? takiemu zwykłemu Kowalskiemu, mm -hmm. czy nawet. Oczywiście. Więc... Natomiast do czego dążę? Myślę o tym, że gdyby stało się tak, jak mówisz, że, że faktycznie świat troszeczkę się zdecentralizuje generalnie i, i przejdziemy na te rozwiązania, nie, nie pojedynczych serwisów, to raz, że oczywiście. Hmm... Jakby instytucja influencera, jako takiego może mieć, mo, może stracić na znaczeniu w takim sensie, że po prostu influencerzy danych, w danych miejscach będą mieli mniejsze zasięgi, prawdopodobnie. Nie? Ale jeszcze jest jedna rzecz, że generalnie tak zwani twórcy internetowi. I ja, ja traktuję jakby Twitterowiczów też jako twórców internetowych, bo jednak, wiesz, no układają te słowa, swoje myśli w słowa i, i wyrzucają do internetu w formie takiego mikrobloga zresztą. Myśli i słowa My... tak to jest. wszystko. To, to, to wiesz, Nowy to dzień. dla nich, e, czy to znaczy, że tylko ci bardziej techniczni rozgarnięci będą, jakby wróci się do tego modelu, nie? Że jakby Założenie bloga kiedyś nie było takie proste. Nie? Jakby trzeba było faktycznie tam wyklikać, coś porobić, żeby, żeby te treści pisać. No teraz na szczęście już jest. No, w, w teorii oczywiście, tylko. Bo, bo oczywiście, że jest bardzo dużo serwisów, wiesz, które dają taką możliwość, że wystarczy, że założysz konto i cyk, 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 i jak. No chociażby, no, no, ale tam jest i blogi na Google'u, chyba, chociaż nie, Google akurat za ale, ale generalnie, no wiesz, tego typu serwisów jest bardzo dużo oczywiście i, i, i możesz linka do wpisów wrzucić każdemu tam dowolnym, e, dowolnym miejscem, no ale, no właśnie, no, jeżeli będziemy decentralizować dalej jakby tą taką Społecznościową komunikację, no to rzeczywiście może być tak, że, że, że jakby głos zostanie tylko wśród tych, którzy są bardziej zaawansowani technicznie, i tak było kiedyś, nie? No jakby dostęp do internetu był dość skomplikowany, jak na wiesz. Nie, nie sądzę. Wojtyk, bo to jest tak, że żeby dana usługa osiągła sukces, to musi jednak przekroczyć pewien próg krytyczny. nie? To myślisz, teraz, że, że Mastodon dąży do tego, czy nie dąży, do czy to się milionów wydarzy? Do 5 użytkowników jest już jakimś progiem, mm -hmm. powiedziałbym, no nie? No tam jest przychód, w sensie przychód, że przychodzi użytkowników, widziałem, mm -hmm. do całej sieci, chyba pół miliona w ciągu ostatniego tam tygodnia, mm -hmm. coś takiego, mm -hmm. no to jest dużo. No, ja nie dużo, mówię, no, że Mastodon, będzie, Mastodon mhm. będzie drugim Twitterem. Don't get me wrong. Ale z drugiej strony, ja też. Nie jestem do końca przekonany, czy jak ja tego potrzebuję. Mhm. Czy to jest dobry kierunek dla świata. Mhm. E, no i ja w dalszym ciągu, teraz już. Mm, nie do końca wiem, czy Twitter jest potrzebny w ogóle. Ja e... się też o, nad, tym, nad tym ostatnio myślałem. No bo Elon, wiesz, mi <śśmiany> też patrząc na to, jak on działa i co robi, no to wygląda na to, jakby robił wszystko, żeby Twittera z z z zabić, a sam twierdzi i to, co pisał, że Twitter musi istnieć, bo, bo to jest tak naprawdę jedyna platforma, która daje możliwość takiej taki w miarę swobodnego wyrażania myśli, chociaż on jest tym, wiesz, ekstremalnym. Orędownikiem wolności słowa, więc, więc nie wiadomo, jak tam z zasadami Twittera, ale no. Problemów tam jest naprawdę bardzo dużo, bo też wychodzi na to, że, t, że jakby Elon jest bardzo zamerykanizowany i jakby nie za bardzo patrzy na to, co wiesz, jak działa Twitter w innych krajach, że w Unii Europejskiej to trzeba też jakby brać pod uwagę prawa każdego z krajów, więc to nie jest tak, że możesz, możesz sobie w regulaminie zapisać, że no to teraz to można wszystko, no bo no nie można wszystkiego, zresztą um, Unia Europejska chyba tam chce mózga do siebie zaprosić, na, na pogadankę o przyszłości Twittera. No ale jakby docelowo, w teorii, dla, dla Ilona Twitter musi istnieć ze względu na to, że jest właśnie jedyną platformą takiej interkomunikacji światowej platformą, gdzie można wyrażać myśli i platformą, gdzie można. Yy, Dyskutować o wszystkim, nie? I, i, I dlatego pewnie będzie chciał ją przekształcić w jakiś sposób lub zbudować zaraz no właśnie... obok tą aplikację X, która będzie z kolei jeszcze czymś innym, bo Proszę. ma być komunikatorem. Tak ja sobie wyobrażam, no bo on też mówi, że to ma być taki WeChat, tylko że amerykański, nie? czyli komunikator, który w ramach siebie ma też możliwość płatności, co zaraz Apple zaraz będzie krzyczał, że tak to nie można, bo przecież tu 30% trzeba oddać. Zresztą już się zapowiada um, jakieś, um, jakieś tam niesnaski wokół, wokół tego tematu między Apple a ilonem maskiem de facto, więc tutaj też zobaczymy jak to się zakończy. No, ale taka turbo aplikacja. Telegram trochę ma chyba zakusy na to, żeby być czymś takim, nie? W Ta, sensie to, to, tak. biorąc pod uwagę, to jakie funkcje wprowadzają teraz te tonkoiny, możliwość wysyłania kasy, wiesz, ludziom no nie za bardzo możesz dalej coś cokolwiek zrobić z tą kasą, ale no, powiedzmy, że hmm. jest to jakiś start, nie? No, czegoś trzeba zacząć oczywiście. I co ciekawe, Apple nie ma problemu z tonkoinami. No Można dlatego, ale oni wprowadzili chyba teraz jak... Tak, ale wprowadzili chyba teraz jakieś zasady odnośnie krypto i NFT. W App Store, tak? Tak, okay. ale nawet okay. nie pamiętam już co. No właśnie, bo, bo chciałem powiedzieć, że ja przestałem wchodzić tak często na tego Twittera. Mhm. Dalej wchodzę codziennie, bo jestem zibany, ale nie wchodzę tak często, jak wchodziłem wcześniej. W sensie to nie jest mój. Wyrzuciłem go z pierwszej strony na, te, na telefonie. Okay. Nie mam aplikacji na komputerze, tylko skorzystam z przeglądarki. Mm -hmm. y więc. Y I zacząłem wchodzić dużo mniej i powiem ci, że się dużo lepiej czuję. Okay. Y psychicznie. I Twitter jest Bo... twoim takim jak mój Instagram. Trochę. Tak? No ja tak. Ja na Instagrama praktycznie w ogóle nie wchodzę. Ja tylko wchodzę, jak dostaję ja... powiadomienie, jak ktoś do mnie coś napisze. Ja. Przestałem wchodzić na Twittera i się okazało, że dużo mniej wiem o tych wszystkich dramach, które się dzieją w Polsce mm -hmm. czy na świecie i ja wiem, że to trochę ograniczam sobie jakby światopogląd czy wiedzę na temat rzeczy aktualnych, świat, jakby rzeczy, które dzieją się na świecie, ale one, one do mnie docierają, jak są super istotne w innymi metodami również. Mm -hmm. Dalej czytam blogi, mamy resesy, więc to też nie jest tak, że jestem pozbawiony całkowicie informacji świata zewnętrznego. Ale mam takie poczucie, że jak ja nie wiem, co się w Polsce odpierdala, to się czuję dużo z tym wszystkim lepiej. Jak ja nie, jak ja nie wiem. Ja ostatnio się dowiedziałem, w sensie jest, jest jakiś taki żart z tego, jak Kaczyński jeździ po tych wszystkich miejscowościach i pierdoli jakieś kocopały straszne i, i opowiada jakieś absolutne głupoty, straszne rzeczy. Mhm. Typu tam y, chyba ostatnio był bardzo duży, y, bardzo dużą aferę zrobiło jego wyrażenie, że kobiety nie robią dzieci, tylko walą w szyję. Mhm. I Dotarło do mnie to, bo ja gdzieś tam na TikToku to do mnie dotarło, że, ta się zostało to, że, to, się, że to się pojawiło, także spokojnie, jakby największy jakby badziw i tak do mnie dotrze. Jasne. Ale hmm, potem jak miałem takie turne po Twitterze, sobie pochodziłem, to Jezus mary jakie to jest w ogóle festiwal sucharów i robienia bezbeków, bo wszyscy, czy rtm -y, czy jakieś inne gówno z tego, że kobiety dają w sobie szyję. Ja mam takie Boże, ja się jednak czułem faktycznie lepiej, kiedy ja tych rzeczy nie wiem, bo, bo ja jak, moje poglądy są jakieś konkretne. I jak ja nie widzę, w sensie, to jest absolutnie bezwartościowe śledzenie dla mnie tej informacji. One są tych typu, co tam ciekawego zrobił dzisiaj kaczon. To, to, są, to jest bardzo bezproduktywne i jakby ewidentnie działa na tym mechanizmie, ja oczywiście jestem super mądry teraz, nie? A nie 10 lat temu. Mhm. Działa na tym mechanizmie, żeby wybudować, wiesz, emocje w tobie wywołać, nie? Negatywne jeszcze tym bardziej. Oczywiście. I ja mam takie... Wiesz, jak wchodziłem, to miałem tak przecież, ja jestem oczywiście na tyle inteligentny, że nie łapię się na te wszystkie sztuczki, które robią z clickbaitami, czy z przesyłaniem do mnie informacji, która ma wzbudzić we mnie emocje, bo jestem oczywiście ponadto. Ja się nie dam na to złapać. Mm -hmm. Główno prawda, jak pelikan. I teraz jak nie wchodzę, to widzę, że to po prostu działa na mnie dużo lepiej i jestem wiesz, jak byłem, miałem konstant stream tych informacji na, na twarz, to nie zwracałem na to uwagi, a teraz jak nie wchodziłem i potem intencjonalnie wszedłem, to widzę uła, okej, okay, w sensie to jest męczące. Ja zacząłem odobserwowywać, jak, jak teraz jak wchodzę na Twittera, to przestaję obserwować ludzi na przykład niektórych, bo stwierdzam Boże, po co mi to? To mhm. jest, znowu, no ale to jest, więc dla mnie to, że Elon Musk kupił Twittera i on dąży do, 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 do zera, Najlepsza rzecz na świecie. Ja w końcu zacząłem dbać o moje zdrowie psychiczne. Mm -hmm. Interesować się tym, ile treści jakich czytam i w jaki sposób dostaję kontent dalej. I, i, I kto jest właścicielem moich treści? O, czekałem tydzień na to, żeby dostać eksport z Twittera w ogóle, nie? A, ale wiesz, ale przyszedł w końcu. Tak, dostałem okay. w końcu. Dostałem wczoraj czy przedwczoraj. I Mam takie wiesz, no, bardzo interesujący etap. To ja, ja wiesz, jakby to, to nie jest nic nowego oczywiście, bo ja też miałem taki czas w e, swoim powiem życiu. Powiem mam tylko jedną taką ciekawostkę no. a propos jeszcze eksportu Twittera, bo chciałem tylko do no. niego nawiązać, bo jak od zrobiłeś go, pobrałeś go? Tak, ale nie otwierałem. Okej, okay, bo jak go otworzysz, w środku jest taki plik Your Archive HTML pliczek, mm -hmm. który otwiera stronę internetową. Która pokazuje informacje na temat. No, cześć, Paweł, to jest Twoje archiwum, bla, 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 to mm -hmm. są Twoje konta, szacowany rozmiar 975 MB i tak dalej. Podsumowanie: Oto kilka danych statystycznych z Twojego archiwum. A, to jest system, okej. Okay. 1014 tweetów, 13 tweetów, w tym edytowane wersje, bo ja mam uruchomiony sami femeral który usuwa mi tweety starsze tak. niż e, rok, no, no, czy na no, 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 no. pół roku. 288 polubień. 111 wyciszonych kont, 8 chwil, 0 list i 32,5 tysiąca zablokowanych kont. Co? A ty miałeś tam wtyczkę jakąś, co blokowała ludzi, którzy polajkują coś, co ty wrzucisz do... Wziąłem sobie parę takich polskich kontrowersyjnych tweetów, bo to jest tak, że on nie blokował też osób, które ja obserwuję, więc stwierdziłem, że to jest wystarczający filtr. Cała, mm -hmm. cała reszta może polecieć. Bo ja wiem, że są ludzie, którzy lajkują czy followują jakieś konta ironicznie. Sam obserwowałem Donalda Trumpa, czy nawet dalej obserwuję. Mm -hmm. e, no ale jednak, więc ja używałem tego mega bloka bardzo dużo mm -hmm. i zablokowałem ewidentnie 32 tysiące kont. Wow. No to potężna, potężna sprawa. No ja nie miałem y, y, tego kasowania y, wpisów, więc właściwie no, faktycznie mam całe archiwum y, tego co, co ja tam wyczyniałem na Twitterze. No to muszę tam zajrzeć do tego zipa, bo tak na razie wiesz, mówię, ściągnę i, i wystarczy. Ale jest ciekawe, mam on bardzo mało zajmuje u mnie, y, bo to jest 650 mega. Mm, więc wcale nie tak dużo. Widziałem, no to że ludzie. 300 pisali... megabajtów mniej niż ja, więc to też nie jest aż tak wiesz. No, ok, Okej, okay. ale widocznie wiesz, wrzucałem pewnie mniej zdjęć, mniej nagrań wideo, mniej, wiesz, jakby takich multimedialnych rzeczy, tylko faktycznie skupiłem się na tekście raczej, no bo tak chyba mój mózg działał na Twitterze przynajmniej, nie, jakby mm -hmm. tak, to, tak, tak, tak to funkcjonowało, no ale spokojnie, jakby mam to. Nie, nie, nie jestem super teraz jakoś aktywny, żeby robić ten archive jeszcze raz. Myślę, że to, że zrobiłem to jakiś czas temu, no to wiesz, to, to mi na razie w zupełności wystarczy. Nie wiem, czy ja cokolwiek z tym kiedykolwiek zrobię, nie? ale jakby poczułem, że okej, okay, jak już zbliżamy się do tej góry lodowej, no to, to dobrze to, to mieć. Czy Twitter przetrwa według Ciebie? Zamykając tą dyskusję, zamykając w ogóle kwestię mhm. już i myślę, że ten temat już raczej nie wróci e, przez najbliższy czas, no chyba, że się coś dużego stanie, ale zamykając to, czy on przetrwa najbliższy rok, powiedzmy? Myślę, że tak, że nie upadnie, mhm. ale y, ja nie widzę z siebie na końcu przyszłego roku jako aktywnego użytkownika Twittera. Mhm. Mhm. I nie, nie mam z tym problemu. I jeśli to będzie. Pamiętasz, jak kiedyś z e, pół roku temu mówiłem, że e, no, ja myślę, że e, nie widzę siebie, korzystającego z social mediów za X lat. Coś takiego mm -hmm, powiedziałem. Mm -hmm, Czy, żeby, mm -hmm. no, no i ewidentnie ten proces e, szybciej niż ja chciałem, e, się, się dzieje, no bo e, wiesz, to, że się przyniosę na dona to spoko, ale no to, wiadomo, korzystam mimo wszystko mniej niż korzystałem wcześniej. Mm -hmm. a, a, myślę, że przetrwa, ciekawe, że. Mm... Nadal, skoro postawiłeś u siebie, wiesz, yy, serwery i Pixel Feda i tak dalej, to jednak jest w Tobie jakaś potrzeba podzielenia się, na przykład właśnie fajnymi mm. zdjęciami. No to po no co to robisz, tak. nie? Z drugiej strony, yy, ja też lubię kucować, nie? I to jest okay. trochę taki yy, obok, to się dzieje, mm -hmm. nie? Że faktycznie ja sobie kucuję i przez to jest taka platforma. A to, że ja lubię, wiesz, ja właśnie zastanawiałem się, bo mówię, po co mi blog, na przykład, nie? Mm. Dla mnie taką potrzebę, ja mam taką potrzebę w sobie, żeby dzielić się czy mówić o jakichś moich myślach i, i o i technologii w ogóle, ale podcast mi ją absolutnie załatwia mm -hmm, całkowicie. Mm -hmm. nie? Mi się często na przykład nie chciało pisać o technologii na Twitterze, bo już o co mam pisać? Znaczy, o, o czym? Ja w podcaście powiedziałem, co no ja tak, sądzę. Już tak, nie, tak. Nie, nie, mam, nie mam nic do powiedzenia. Proszę posłuchać podcastu. Nie? Kiedyś był taki żart, że ktoś mnie o coś zapytał, no ja mówię, nagrałem o ten cały odcinek, proszę bardzo. I to jest jakby trochę w te strony, nie? Nie wiem jak bucersko to może brzmi, ale z drugiej strony uciekł go na dół. No to, to tak, no wiesz, zresztą platformy pojawiają się i znikają, no. Ja, ja, ja miałem takie poczucie, że, że tak, czy Twitter przetrwa? Myślę, że przetrwa też. To znaczy, że on najbliższy rok spokojnie jeszcze pociągnie, bo yy, wiesz, Musk po pierwsze, że zwolnił w... W cholerę ludzi. Podejrzewam, że mogą się zacząć pojawiać problemy takie czysto techniczne, to znaczy, że wiesz, będzie wolny, albo będzie się coś gorzej ładować i tak dalej, bo bardzo trudno jest, jakby, pull-dysof z, z takim zestawem ludzi, którzy, który został. Jak, jak, dobry, jak dobrzy inżynierowie to nie byli, jakby, do, wiadomo, do, wiesz, to, to, to mogą być naprawdę potężne kuce. Natomiast chodzi o to, że no, wiesz, utrzymać tak, tak popularną i tak dużą platformę przy życiu. To jest naprawdę ogromne wyzwanie. Na razie działa z jakiegoś powodu, no to też dobrze świadczy mm -hmm. o tym kto go pisał i, i jak go pisał, bo to znaczy, że jest tam, wiesz, dużo fail safe'ów porobionych, że, że wiesz, serwery jak padnie, to się od razu przerzuca na drugi i tak dalej i tak dalej. Więc to jest to jest spoko, no, pytanie jak długo to jeszcze potrwa, ale myślę, że wiesz, że w najbliższym czasie możemy spodziewać się różnych technicznych problemów czy ja będę, ja chcę być, wiesz, ja, ja Twittera, tak jak teraz już, mi, już jest dla mnie trochę zimniejszy, to nadal traktuję to miejsce, że to jednak są ludzie, których ja obserwuję od wielu lat już. Dzisiaj w ogóle mam y, rocznicę korzystania z Twittera, 14 stary. Widziałem. 14 lat korzystania z Twittera, no kawał czasu. Ym, I właśnie tak ostatnio zdałem sobie sprawę, że to jest jedyne miejsce, w którym, ym, jak bardzo egoistycznie by to nie zabrzmiało, Faktycznie mogłem poczuć się, że, że, że jestem. Um, popularny może to nie jest dobre słowo, ale że jakby wiesz, w pewnym sensie jestem jakimś tam influencerem. Nie? Z kilku względów. Z, jedy, z jednego oczywiście takiego, że, że bo jednak ponad 10 tysięcy obserwujących, to jest naprawdę duży wynik, niezależnie od tego, jak długo mm -hmm. z, był zbierany. Szczególnie że ja nigdy nie wykonałem żadnego, wiesz fejkowego ruchu, tam nie kupiłem żadnych followersów, ani nic. No jeżeli ktoś zrobił to za mnie i dla mnie, no to, to mogę o tym nie wiedzieć, ale generalnie jakby You're to welcome. są, to są raczej, <grywka> dziękuję bardzo, to są raczej followers. Chociaż tam z tysiącem żeśmy coś, jakieś beki robili, nie? Tak, ja no. myślę, że my robiliśmy, że, że tam, <grywka> myślę, że można było tak z parę stów, żeśmy mogli może, coś tam dla beki może, zrobić. Może, ale, ale faktycznie wiesz, no, to jest takie miejsce jedyne tak naprawdę, które Czułem, że jest bardzo moje, bardzo, wiesz, czuję się tu jak w domu, znam tych ludzi, których obserwuję w dużej, dużej mierze, wiem czego się po nich spodziewać i tak dalej, no, jakby tak je traktowałem i, i jak zniknie, no to jednak gdzieś tam ten sentyment, wiesz, zostanie pewnie, że no kurde, to właściwie jedyne miejsce, gdzie mm, czułem się rozpoznawany, a gdzieś tam jakąś taką potrzebę chyba mam, yy, więc ciekawy jestem jak będzie po. Co będzie post Twitter yy, i dlatego tak wiesz, podpytuję o te nowe, nowe platformy, ale... Biorąc pod uwagę to, jak to teraz wygląda, to mam wrażenie, że jednak yy, na razie ludzie trochę uciekają w chaosie i tak nie, nie do końca będzie wiadomo, gdzie wszyscy wylądują. A tak naprawdę wygląda na to, że każdy wyląduje trochę gdzie indziej i zaraz będziesz musiał mieć, <grybujesz> wiesz, cztery różne aplikacje, żeby obserwować na pewno wszystkich swoich znajomych. Oczywiście żartuję, bo prawdopodobnie skończy się na tym, że nie będziesz miał żadnej, albo ewentualnie tego Mastodona, bo on. Mhm. Ewidentnie w tym naszym światku technologiczno-takim no, społecznym, um, jednak zyskuje na popularności najszybciej i, i najbardziej dynamicznie, więc jak bardzo bym na niego nie psioczył, to prawdopodobnie, wiesz, to i tak jestem tam i będę tam na razie, więc, yy, więc prawdopodobnie na nim się skończy. We'll see, yy, mm. ale, ale no ciekawie się robi, w sensie nie spodziewałem się, że, że wiesz, że ten nasz świat internetowy nagle tak bardzo skręci, a to jest tylko jeden serwis, nie? No ale wiesz, on jest, to jest jeden serwis, z drugiej strony to jest serwis, który dla nas był najważniejszy, hmm. ja i ty najbardziej lubiliśmy z niego korzystać i tak dalej, więc wiesz, że to jest duża zmiana, no bo jednak główne miejsce w cus poza forum naszym jest, nagle się mocno zmienia, nie? No tak, tak, tak. No i nie mamy za bardzo na to wpływu, nie? Jakby po prostu się zmienia i koniec. No dobrze, dobrze. To już nie będziemy. Myślę, że to jakby konkluduje naszą tutaj długą debatę na temat Twittera. Dalej możecie to no śledzić, wiesz, co, co Elon robi tak. na tej stronie, o której mówiłem. Czy masz jeszcze coś do dodania? Nie, 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 absolutnie. Broncie Panie Bogu, już nic więcej. Doskonale, eee, znaczy doskonale, no jakby zobaczymy, to no jeszcze może coś się wydarzy. Ja mam kilka takich króciutkich newsów i na pewno coś tam Dajesz. zostanie do tego, ale mam. Bo ja, bo ja na Afterdarka chciałbym tylko powiedzieć dla osób, które Afterdarka nie mają, że ja w Afterdarku będę chciał porozmawiać o tym, gdzie wydałem głupie pieniądze. Pozdrawiam. Doskonały pomysł. A tu a propos, w zeszłym odcinku mówiłem, że Elgato ma coś pokazać, no i pokazali faktycznie. Pokazali tego Stream Deck'a Plus, eee, i to jest taki stream deck, czyli te guziczki z LCD ale oni teraz zrobili tak, że jest 8 guziczków, jest panel z ekranem dotykowy, dotykowym i jeszcze cztery gałki do kręcenia, więc już no naprawdę polecieli w kosmos. Ale tak naprawdę jego największą zaletą jest, moim zdaniem przynajmniej, odblokowanie software'u, tak zwanego Wavelink. I to jest software, taki mikser software'owy, który daje ci możliwości e, takie, że na przykład możesz mieć inny miks słyszeć w słuchawkach, Versus to, co na przykład idzie na stream, czyli możesz. Różne wysokości dźwięków sobie ustawić, że ty na przykład nie chcesz tak głośno słyszeć muzyki albo ty nie chcesz tak głośno słyszeć czegoś tam, ale ludzie w twoim streamie mają troszeczkę inaczej. No i, da, i daje dużo możliwości jakby wiesz software'owego właśnie rutowania tego sygnału, że tam tu z przeglądarki to będzie tak głośno, tu z gry to będzie tak i tak dalej i tak dalej. Więc to jest duża zaleta i to, że właśnie można to stream deckiem odblokować to jest fajne, bo do tej pory można było to zrobić tylko kupując mikrofony Elgato. No, a wiesz, no jak się ma już Szula SM7B, no to kupowanie mikrofonu Elgato to jest trochę jednak step down, więc raczej to było słabe, że trzeba. Nie? A teraz już nie trzeba, mm. więc to jest fajne. Czy kupię? Na razie nie mam w głowie pomysłu na to, jak to wykorzystać, więc jak mi coś wpadnie do głowy, no to może. Przeglądałem faktycznie. No, cena jest taka dość wysoka, bo to jest ponad 1000 zł. A na przykład patrzyłem na ceny tych nożnych guzików. Tam jest tak, że masz ten nożny sterownik, no to tam na przykład już można kupić go za tam 320 zł bodajże, yy, więc no to jest trochę mniej kasy, a wydaje się to w moim przynajmniej przypadku, że jakbym miał pod nogą wiesz na przykład zapisywanie klipu z tego co się dzieje w grze, no to by było wygodniejsze jak trzymasz wiesz yy, ręce na padzie i masz cały czas zajęte i grasz, a jednak naciskasz guzik nogą i klip się zachowuje. Może to jest jednak kierunek, w którym powinienem iść. No, bo ten Wavelink oczywiście, jakby to jest wygoda, i tak dalej, no ale wymagałby ode mnie tutaj przeorganizowania tego setupu audio. Ale docelowo na pewno byłby wygodniejszy w wykorzystaniu niż to, co teraz mam. Więc na razie tak, no, zobaczymy. Zobaczymy. Może kiedyś stanieje. No, nie sądzę, ale może. To ja chciałem tylko jedną rzecz ciekawą, myślę, taką semitechnologiczną wrzucić na koniec. Czy wy w domu macie kwiaty? Powiedz. Mhm. Macie? Żywe no my, i proszę. dbacie o nie. Tak. tak. ale czy to są tylko, yy, tylko te yy, kaktusy? Ja tylko na nie zaczynę Nie, śmieję się. Mamy dużo kwiatków w ogóle. Okay. Mamy tak. Widzę, że u mnie w pokoju jest kaktus, taki dość duży. I jakieś takie białe liściaste, coś. Mhm, Mamy mh. kwiaty kawy. O. Jakieś takie. No, dużo tych kwiatów jest u nas w domu. Ja jestem fanem sztucznych roślin, bo nie trzeba ich podlewać i nie umierają. No jasne. Ale żona ma tutaj do tego tak opinię, żeby raczej to były normalne kwiaty. Yy, rozumiem i szanuję. Yy, u nas nie ma w ogóle kwiatów w domu. Chyba, że wiesz, stary coś nabroi i przyniesie z, z przeprosinami cięte kwiaty. Z... <laughs> Albo ewentualnie jest rocznica ślubu. No, no. Natomiast um, rzeczywiście może, może powinniśmy to zmienić. No bo kwiaty generalnie są dość zdrowymi e, rzeczami do trzymania w domu. No bo trochę e, filtrują powietrze, trochę tworzą tlenu, nie Powiem, jest to jakoś super dużo. Mam ale tutaj taką. Scenkę rodzajową mogę powiedzieć a propos kwiatków, no. bo widziałem się z Andrzejem i Andrzej znowu pokazywałem mu jakąś tam automatyzację z domu. I, I wchodzi i widzi, że w biurze właśnie stoją dwa kwiaty, i ja mówię: No, 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 fajnie, fajnie. mówię nawet chłopaki na, mają tak zrobioną automatyzację, że miały słońce najdłużej jak się da. Mhm. I ja co? I ja mam zrobioną taką automatyzację, że ja siedzę w biurze, w którym praktycznie nie potrzebuję świata zewnętrznego. Bo ja korzystam. Mhm. Z, to mam duży monitor, to jest dość jasne. Do tego mam zewnętrzne źródła tutaj świata, które mi to światło dają, a jak miałem światło jednak z zewnątrz, to mi waliło w monitor i tak dalej. Mhm. I teraz y y automatyzacja, którą zrobiłem, jest taka, że jak ja się, jakby jak jest rano to okna, rolety się podnoszą tylko tyle, żeby chłopaki mogły zobaczyć świat i żeby ich słońce dotykało. No bo, nice. żeby jednak kwiatki dostały, więc i Andrzej się wzruszył strasznie z tego, że chłopaki są na ten... Ja w ogóle mam, z, właśnie to jeszcze tylko wracając do kwiatów, mam z nimi taką relację, że mamy takie małe kaktusy, Aha. takie przepiękne małe kaktusy, ja w lato wyprowadzam je na spacer. W sensie kładę je na balkonie i mhm. chopaki sobie siedzą przez cały dzień łapiąc światło słoneczne, a potem wracają do domu, no. Proszę bardzo, więc tak, no to piękne, takie piękne, piękna relacja to myślę, że może cię zainteresuje, zainteresuje ten projekt, o którym chciałem dzisiaj powiedzieć, bo nazywa się to Neoplants. Jest taka firma, mhm. francuski startup, który tworzy produkty, to znaczy tworzą kwiaty. Dlaczego tworzą? Ponieważ modyfikują ich DNA o to, żeby te kwiaty od nich będąc w domu... Mogły filtrować powietrze. I nie chodzi tylko o wiesz, jakby naturalne wyciąganie z powietrza CO2 i zamienianie go na tlen, bo to jakby robiło normalnie. Natomiast dodatkowo zmodyfikowane DNA pozwala im zamieniać bardzo dużo różnych niefajnych rzeczy w, w inne produkty. To znaczy, na przykład, tak jak filtry, które mamy w domu, no, ten, na przykład ten siajomi. Um, one wychwytują z powietrza określone wielkości cząsteczek. Nie? I część z tych filtrów, które można do nich dokupić, wychwytuje jeszcze na przykład formaldehyd. Tak? Tak? Że jest info, tak, tak, że jakby tak. jeżeli pomalujesz w domu ścianę, no to możesz postawić ten, ten właśnie oczyszczacz i on tam wyciągnie ten zapach i wyciągnie te, te cząsteczki formalde, formaldehydu z powietrza, tak żeby, żeby było tam bezpieczniej. No i faktycznie te neoplancy potrafią wyciągać formaldehyd, benzeny, tolueny, to nie wiem czy to po naszemu jest, benzeny etylowe i ksyleny. Więc dużo takich rzeczy, które powstają i Przychodzą do nas z zewnątrz, jeżeli masz otwarte okno, oczywiście, ale też właśnie y, to są rzeczy, które są wypuszczane przez farby y, jakieś inne chemi chemiczne związki, które używa się podczas remontu, ale też właśnie na przykład samo gotowanie, smażenie na patelni, wiesz, to też wy, wy, wypuszcza do powietrza jakieś tam związki, które nie są dla nas zbyt y, zdrowe, e, więc y, te kwiaty mają, mają je wychwytywać z powietrza i zamieniać, między innymi na przykład na y, co on tam potrafi, na y, formaldehyd zamienia na fruktozę, nie? E, albo jakieś tam aminokwasy, wiesz, no Naprawdę ciekawy projekt. Plan jest taki, że raz, że zebrali już 20 milionów dolarów z, w ramach tam pierwszego Collaborative Fund, nie, mają te, przepraszam, dostali od True Ventures, Hardcore, Entrepreneur First i Collaborative Fund. To od nich dostali i jeszcze tam jakiś anioł biznesu, więc 20 milionów. Sam, sam ten ta roślina NeoP1, tak się ma nazywać, ma być w sprzedaży, puszczona w pierwszym kwartale 2023 roku i ma kosztować 179 dolarów. I dostajesz w ramach tego roślinę, dostajesz doniczkę specjalną z specjalnej konstrukcji, bo ona też jest tak zrobiona, że ona wciąga dużo powietrza. Można oczywiście, pokazać. oczywiście. I ym... Oraz... musimy wiedzieć, czego nie wysłać żonie. No i jeszcze jest jedna rzecz, że w ziemi, oprócz tego, że kwiat tam sobie funkcjonuje i zbiera z powietrza te rzeczy, to żeby mógł je przerabiać, to on w ziemi musi mieć specjalny tam mieszankę mikrobiomu, wiesz, tych wszystkich jakichś tam rzeczy, i dostajesz tam saszetki na trzy miesiące w ramach tej pierwszej kwoty, później trzeba je będzie jeszcze kupować, więc no jest to jednak model subskrypcyjny trochę. No, ale może wiesz, może zalety przekraczają wady i, i warto w to zainwestować. No bo teoretycznie w oczyszczaczu powietrza też ten filtr musisz wymieniać, nie? No, więc, Fajne. no Myślę, że jest to ciekawy projekt, bardzo, bardzo mnie zainteresował i, i ciekawe w ogóle wiesz, zupełnie na nowo pomyślany, pomyślana kwestia, co kwiat może zrobić u ciebie w domu, nie? Kwiaty są spoko. Ale mówię, no ja wolę tak, żeby one wyglądały niż żyły, więc. Rozumiem, no to. Ale fajne, w projekt, jest fajnie. fejka. Jest, właśnie mam gdzieś no. tutaj. E, jakiś czas temu nawet używałem je jako schowka na rzeczy, bo, bo oh, wow. te liście są takie, bo to była fejka taka trawa. No, 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 no. I ona jest taka twarda, więc to można było długopisy wkładać A, do tak. tego i to i, tak, że no. To długopisy w trawie. No dobrze, yy, to myślę, że spokojnie możemy iść do Afterdarka. Ja też mam do Afterdarka kilka fajnych rzeczy. Yy, o, będzie też o internecie z kosmosu. No to chodźmy do bio Jest łos podcast, czyli Czubek i Grubek przedstawiają.